O, teraz słychać? Dobrze. Witam serdecznie w drugim dniu. Mam taką propozycję jeszcze na początek, żeby nie chcę być zbyt egalitarny, ale żebyśmy mówili sobie po imieniu, z tym, że tutaj ksiądz biskup ma na imię ksiądz biskup ojciec Zbigniew, a poza tym będzie prościej. I druga prośba, żeby jak ktoś przychodzi się wypowiadać, to po prostu wymieniał imię, bo nie zapamiętaliśmy wszystkich imion wczoraj, a tak to się utrwali. Ja dzisiaj mam powiedzieć trochę na temat źródeł Eucharystii, źródeł żydowskich, czy też może judaistycznych bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, ale zanim o tym powiem, chciałbym parę słów powiedzieć na temat ofiary. Już wczoraj w zasadzie dużo bardzo zostało na temat powiedziane, ale no, potrzebne mi jest to do wprowadzenia, do zrozumienia jakby tego, co będę mówił. Ofiara, trochę tak jak ksiądz biskup zresztą wczoraj mówił, funkcjonuje w takim bardzo współczesnym rozumieniu, że to jest coś, co się traci, coś, co się składa, coś generalnie nieprzyjemnego, tak? I taka jest ofiara w rozumieniu pogańskim, że to jest coś takiego, o czym chcemy jakby przebłagać bóstwo, przekupić właściwie, tak? Przekupić bóstwo i dlatego coś tracimy, bóstwo jakby to otrzymuje i przekupiamy bóstwo. Troszkę inna była ofiara w rozumieniu żydowskim. Po pierwsze, ofiara była czymś takim, co w jakiś sposób wbijało w głowę, że wszystko należy do Boga. I ta ofiara to było oddanie takiej pierwszej części, pierwocin na przykład. Po drugie, przeniesienie winy. No, to klasyczna sprawa dnia przebłagania, kiedy jest ten kozioł Azazela, na którego się składa grzechy, potem się wypędza go na pustynię i te grzechy zostają zjedzone przez coś tam na pustyni, prawda? Trochę trywializuje. No i wreszcie pamiątka, czyli ofiara głównie spalana, niszczona, która jest nie tyle wspomnieniem, co takim uobecnieniem jakiegoś wydarzenia, a jednocześnie, tak jak ksiądz biskup wczoraj podkreślił, jest w pewnym sensie taką zwróceniem się do Boga, żeby dał to, co obiecał w pewnym sensie, tak? Tutaj taki przykład. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i całym kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną w ogniu Panu. I trzeba mieć w głowę to pamiątkę, jeżeli się słucha słów Jezusa, że to czyńcie na moją pamiątkę. Bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie mylić z tymi widokówkami, o których była wczoraj mowa. No i wreszcie ofiara w rozumieniu chrześcijańskim. Odkupienie, tak, pojednanie i relacja z Bogiem i przymierze. Wejście w relację. Ofiara powoduje pewnego rodzaju pokrewieństwo. Jest nierozerwalnie związana z przymierzem. A przymierze to nie jest znowu umowa, tylko to jest coś, co daje jakby więź rodzinną. Na przykład przymierze małżeńskie Adama i Ewy. Oni zostali małżeństwem w wyniku przymierza. Z kolei jakby wchodzimy w rodzinę Bożą. To są mocniejsze więzy niż naturalne. Ale to dalej jeszcze się wyjaśni. Benedykt właśnie coś tak powiedział, że nie chodzi o to, żeby coś zniszczyć. Bo po co Bogu właściwie taka ofiara, że się coś niszczy? Co to daje Bogu? No nic to Bogu nie daje. Tak? Musi ona polegać, takie rozumienie ofiary, w sposób odwołujący się do myślenia biblijnego, na zjednoczenie człowieka i stworzenia z Bogiem. Czyli ofiara to jest coś, co łączy tych, którzy zawierają przymierze. Tutaj gładko od... Słucham? Tak? Dobrze. Gładko teraz od ojców Kościoła chciałem przejść do biskupa tutaj Siemieniewskiego, od którego ściągnąłem zupełnie bezwstydnie ten fragment przykładu na temat tego, że oddanie życia na przykład nie zawsze musi oznaczać to samo. Z jednej strony Kolbe, tak? Ojciec Kolbe oddał życie. Był wśród złych ludzi. Więc ta ofiara skończyła się tragicznie, tak?
oddał życie i no, został jakby skrzywdzony. Ale z drugiej strony siostra Teresa też oddała życie, tak? Ale nie straciła go, nie? To nie została zabita. Jej życie zostało oddane, tak? Tak samo Jezus nieustannie ofiarowuje się Ojcu w niebie, ale to nie znaczy, że On tam oddaje życie, krwawi, tak? I tak samo nie robi tego na mszy świętej, nie krwawi, już nie oddaje życia. Hart takie ładne zdanie kiedyś powiedział, że ofiara to akt, w którym przymierze wyraża się, odnawia i odświeża i umacnia. Nie? I to nie znaczy zawsze starczy. Weźmy przymierze małżeńskie. Jakie są ofiary charakterystyczne dla małżeństwa, słuchajcie? Takie bardzo charakterystyczne. Pamiętajmy o tym łączeniu. Przypomnę kotlety. Tak, słusznie. Takie jak są wspólnoty, czyli wspólnota stołu, tak? To jest ofiara małżeńska. Tak? No i druga ofiara oczywista. Ołtarz łoża małżeńskiego, tak? Zjednoczenie seksualne w małżeństwie jest ofiarą, ewidentnie ofiarą przymierza małżeńskiego, ponieważ jest to akt, w którym przymierze wyraża się, odnawia, odświeża i umacnia, tak? Także mało kto z małżonków chyba by powiedział, że współżycie seksualne jest ofiarą, ale tak jest. I proszę, jest to zjednoczenie, tak? Opuści ojciec matkę i ojca swego i staną się jednym ciałem. Tak? Ofiara małżeńska. Co za ołtarzem eucharystycznym w małżeństwie? No on jest bardzo ważny, tylko że on nie przynależy do istoty małżeństwa, do istoty przymierza małżeńskiego, tak? Bardzo ważne, że ten ołtarz jest, ale to nie jest specyficzne dla małżeństwa. Ofiara złożona przymierza, tak jest. Przechodzę do Paschy. Dziwne słowa, wszyscy znamy te słowa, ale tak jak pomyśleć, to jest dziwne, że tyle razy w kontekście zbawienia Chrystusowego występuje słowo baranek, tak? Hart właśnie zwrócił uwagę, że to jest trochę absurdalne, o Bogu mówić baranek, nie? I bez kontekstu jest to absurdalne, no jak to? Żeby jeszcze lew, Judy, to jeszcze tak, no jest tego, nie? Ale baranek? No i drugie słowo, Pascha. Pascha, czyli przejście. Przejście. Te dwa słowa powtarzają się w bardzo wielu miejscach, tak? Baranek i Pascha. Spróbujmy do tego nawiązać. Znacie tą historię, ale o niej powiem dla ciągłości wywodu, tak? Kiedy Izraelici wychodzili z ziemi obiecanej, Mojżesz otrzymał takie polecenie, żeby każda rodzina zabiła baranka i jego krwią pomazała drzwi. Co zapobiegnie, jeżeli będzie anioł zagłady przechodził i zabijał pierworodnych, to do tego domu jakby nie wejdzie, bo zobaczy, że krew tego baranka będzie chroniła. No i oczywiście tego baranka również spożyli potem, znaczy nie potem, pomazali tą krwią, a baranka spożyli, tak? Gdy ujrzę krew, przejdę obok, nie będzie pośród was plagi. Pascha, przejście Pana, Pan przeszedł obok. Nic nie zrobił. I zdaję to. I dalej. W związku z tym Jahwe nakazał Izraelitom, żeby ten dzień był dniem pamiętnym na wszystkie dni, na wszystkie czasy dla Izraelitów i dokładnie powiedział, jak go należy obchodzić. O tym będzie dalszy ciąg. Dokładnie jak ten, ale to było bardzo dokładnie opisane. Co ma być? Czy ma być baranek zabity, tak? Że ma być ołtarz pokropiony krwią, że ma być część tego baranka zostać złożona w ofierze spalanej. No i wreszcie, że należy spożyć tego baranka. I to w gronie rodzinnym. I teraz klasa Chrystusa. Dzień 14, Nisan. Zawsze mam wątpliwości, czy Nisan, czy Nissan, bo tak piszą i tak piszą. Czyli nasz właściwie
Wiosenna pełna księżyca, tak? To co mówię? Tak. Chodziło o ten. Wiosenna pełna księżyca. Słucham? Pierwsze. Tak, tak. Po pierwsze, co należało zdobyć? Były trzy części, tak? Po pierwsze, ojciec rodziny brał baranka pod pachę, szedł na dziedziniec świątyni, tam tego baranka zażynał. W czasach Jezusa być może zażynali już kapłani, to tak nie jest do końca jasne. Tak czy owak, krew kapłani zbierali do takich czasz i tam sobie podając jeden drugiemu, bo ich było bardzo dużo, tam stało, wylewali na nogi ołtarza, wylewali na ołtarz tą krwi, tą krew. Po drugie, część baranka oddzielano, skórę, tłuszcz tam, które spalano. Spalano na woń miłą dla Pana. No, oczywiście nie dosłownie, wiemy jak mniej więcej jaki jest zapach spalonego baranka, tak? Nie o to chodzi, ale ten dym się unosił do góry i to było na cześć Pana. W pewnym sensie była to część, którą otrzymywał z tego baranka Bóg. To dość symboliczne oczywiście. Może warto powiedzieć, że kawałek odkrawany dla kapłanów, tak? I to było tak normalnie u Mojżesza przewidziane. Podczas ceremonii śpiewano psalmy, które znamy z wypowiedzi Jezusa. Tak? Te fragmenty. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Tak? I tak, jaka była skala? Józef Flawiusz opisuje bodajże w 63 roku Paschę. Do tej małej Jerozolimy, no i małej, no wtedy nie była aż taka mała, ale no ile mogło liczyć? 100, 150 tysięcy mieszkańców. Zjeżdżało 2,5 miliona Żydów. Znaczy schodziło się. Bo w zasadzie teoretycznie wszyscy powinni przyjść do Jerozolimy. Tak naprawdę nie było, no ktoś musiał w domu zostać, ale w zasadzie powinni wszyscy przyjść do Jerozolimy, bo tylko w obrębie Jerozolimy wolno było zjeść tego baranka i no w ogóle złożyć tego na świątyni, tak? W tamtym roku Flawiusz pisze, że zaszlachtowano 225 tysięcy baranków w Paschę. Wyobrażacie sobie, jak to musiało wyglądać? Świątynia, ten podwórzec świątynny i po prostu 225 tysięcy baranków, które są zażynane, ta krew jest zbierana, tak? Wylewana na ołtarz. To jest straszna ilość. Być może Flawiusz przesadza, tak? Ale skala była olbrzymia. I to jest ta pierwsza część Paschy. Część krwawa, tak? Skutek grzechu. Zabicie baranka i rozlanie krwi, wylanie krwi baranka. Druga część, ofiara wnosząca się do Boga, to co mówiłem. Woń miła dla Pana, tak? Zamiana w dym na ołtarzu tej części. Pamiątka. No i trzecia część. Trzecia część odbywała się potem, bo resztę baranka otrzymywał ten, kto składał, a ta reszta to była większość olbrzymia tego baranka, przynosił do domu, piekł. Ciekawy szczegół, ponieważ baranek nie mógł być gotowany, tylko musiał być pieczony, to było bardzo ważne, więc na przykład nie można było piec na metalowych prętach, których zresztą było wtedy trudno, bo jakby ten pręt się rozgrzał w pewnym miejscu, to mógłby w pewnym miejscu zagotować mięso. To już by nie było koszerne, tak? On musiał być pieczony. Więc to były drewniane takie rzędzie i jeńcowie kościoła mówią, że one były skrzyżowane, na skrzyżowanych rzędziach było pieczone, tak? Ten baranek. Także tu już jest jakieś, tak jak biskup wczoraj mówił, że to jest bardzo wieloaspektowne odniesienia są w różnych miejscach i to jest również odniesienie do Krzyża Chrystusa. No i wieczorem spożycie w gronie rodziny. Uczta sederowa. Dlaczego sederowa? Seder oznacza porządek. To była praktycznie liturgia. To ona zresztą do dzisiaj jest. Jest taka strona 614 przykazania, żydowska strona. I tam oni wydają co roku na każdą paskę taki taką jakby liturgię. To tam jest dokładnie napisane, co, kiedy. Oni to nazywają Hagada. Ale Hagada to jest w zasadzie część tego. Co, kiedy należy zrobić dokładnie, tak? I było tak w czasach Jezusa. Być może nie aż tak to było układane jak dzisiaj, ale być może jeszcze bardziej znając Żydów, tak?
na tego. Co pan? Proszę coś do Boga, cała pełna. Wiesz co, to będzie dostępna ta prezentacja. Mówisz? Tak. Dobrze, bo nie to stąd daje, ale teraz jest tak. Czyli ta trzecia część, ta wieszadna, przyłączenie ofiary wspólnota z Bogiem, bo co? Tego baranka w świątyni to składał ojciec rodziny. Prawda? Natomiast wszyscy, cały lud Izraela miał zabić baranka i zjeść. Czyli tak naprawdę to był udział tej rodziny w tej ofierze. To nie było tak, że ofiara to była w świątyni, a potem oni zjedli kolację, tak? To nie było tak. To wszystko to jest jedna ofiara. To nie są osobno trzy ofiary. To jest jedna ofiara, jedna całość. To jest Pascha. Wieczerza Paschalna, a ostatni wieczerza. Co wiemy na ten temat? To jest współczesny rabin, ale ten myśl się powtarza w tej literaturze ich, że Pascha nie jest wspomnieniem odległej przyszłości. Nie w tym sensie wspomnienia, że jest wspomnieniem. Podczas Paschy każdy ma się poczuć, że wychodzi z Egiptu. Dlatego na przykład, jak jest na zakończenie, mówią za rok w Jerozolimie, ten mówią nawet ci, którzy to robią w Jerozolimie, bo Jerozolima jest czymś więcej niż tylko miejscem na ziemi, zwłaszcza po zburzeniu świątyni. Jest takim trochę w znaczeniu naszego niemieckiego Jeruzalem chyba, tylko że takim ideem moralnym również. Pascha nie jest wspomnieniem. Dzisiaj, sprawując Paschę, mamy wyjść z Egiptu. Żydzi mają. Dlatego taki obrazek, tak wygląda talerz sederowy. Dzisiaj, współczesny. Tu, w tym miejscu, jest pieczone mięso z kością, które ma zastępować, w pewnym sensie reprezentować tego baranka, bo dziś nie wolno już składać ofiar. Ponieważ nie ma świątyni. A nie wolno nigdzie indziej składać ofiar. Dlatego nie można jeść baranka paschalnego, chociaż parę lat temu usiłowano tak nielegalnie złożyć na wzgórzu świątyni, ale tam muzułmanie dopadli, nie? Niestety to się nie udało, Także to jest kawałek mięsa, który reprezentuje baranka, ale go nawet nie mogą jeść podczas sedera. To nie będę omawiał, bo to jest szersza sprawa, ale jakby poza naszym tematem. Czy Jezus spożył baranka podczas ostatniej wieczerzy? Chyba nie. To znaczy, na pewno nie ma nic w Ewangeliach na ten temat. Ani o tym, jakoby ktoś mógł to, no ponieważ Jezus był szefem tej grupy, przewodniczącym czy ojcem w pewnym sensie, to on musiałby zabić w świątyni tego baranka. Raczej na to nie wygląda. Po drugie, nie było to możliwe, bo baranki były zabijane kiedy? Następnego dnia, w tej porze, kiedy Jezus został zabity, bo on został zabity jako baranek. Także nie wiem, być może tam są spekulacje, że być może były dwie grupy, które składały w różnych terminach, że Asyryjczycy inaczej składali. Ale tak czy owak, raczej mało prawdopodobne, żeby Jezus zabił baranka. Zresztą nie miałoby to sensu, bo to Jezus był barankiem na ostatniej wieczerzy. Zresztą ostatnia wieczerza nie jest tylko wieczerzą paschalną, ale to dzisiaj nie ma czasu o tym za bardzo mówić, ale ona reprezentuje wszystkie ofiary Starego Testamentu. Znaczy one wskazują na nie, może tak, w tym kierunku. Bo Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tutaj znowu do mojego ulubionego papieża się odwołuje, tak? Że oddał jednak siebie samego i w ten sposób rzeczywiście celebrował Paschę, tak? Pewne rzeczy zostały zniesione. Jezus jest tym barankiem. To jest właśnie, kiedy został Jezus ukrzyżowany. Baranek należało zabić między dwoma wieczorami. Pierwszy wieczór był od momentu, kiedy słońce przestaje się wznosić i zaczyna opadać. Czyli zaczynał się od południa nasze, a drugi się zaczynał mniej więcej koło godziny 15. I w tym momencie zabijano baranki i w tym momencie mniej więcej umarł Chrystus. Tak? Ostatnia wieczerza gdzie była? Słucham? Ostatnia wieczerza w tym momencie była? Ostatnia wieczerza była tutaj. Wcześniej, tak? Tak. Nie. Aha. Nie. Bo to jest piątek już. To jest piątek.
co napisano w Ewangeliach o poszczególnych elementach wieczoru sądowego. Ja to wypisałem dzisiejszy schemat, bo po pierwsze on się prawdopodobnie niewiele zmienił, a po drugie nie bardzo, nie za dużo wiemy o ówczesnym schemacie. To się odbywało tak, że najpierw odmawiano, co wiemy, miałem o tym mówić, tak? Po pierwsze, że wieczorem zajął miejsce u stołu razem z 12, tak? Pierwszym punktem jest kidusz, czyli błogosławieństwo chleba. I popatrzcie, jak ono jest podobne na żydowskim syderze i w liturgii mszy świętej. To jest wzięte, jakby wyewaluowało z paschalnej liturgii, ale również z sobotniej liturgii żydowskiej, tak? Co było potem? Cała wieczerza była podzielona na cztery kielichy, tak zwane. To były, oddzielały jakby momenty, oddzielały części tej wieczerzy. Tak było ważne to wino, że nawet dzieci piły, a jak kogoś nie było stać, to gmina żydowska zapewniała wino na ten dzień paschy, bo każdy musiał wypić wino, te cztery kielichy w wieczór paschalny. Część pierwszego kielicha. Pierwszy kielich, tam wspomniany, prawda? Najpierw rytualne takie obmycie było. Następnie jedzono warzywa maczane w słonej wodzie. Dlaczego? Słona woda symbolizowała łzy Izraelitów, którzy w Egipcie byli dręczeni. Następnie następowała taki przełamanie masy, taki obrzęd. Połowanie masy na trzy części. No też nie ma czasu tego dowolnie mają, to jest bardzo ciekawy moment. I następowała Hagada, czyli opowiadanie, to co ja chcę nazwać, tak? Że jak się twój syn spyta, to masz opowiedzieć o tym wyjściu z Egiptu, jak zostaliście uwolnieni. To ma całą też swoją liturgię, najmłodszy syn się pyta. Tam w zasadzie jest czterech synów, jeden jest taki pobożny, drugi niepobożny, trzeci głupi. Oni mają pytania, które zadają, mają swoje ustalone. I ojciec z domu opowiada o tym wyjściu z Egiptu, jakby umocniając tą rzecz. Następnie wbija się drugi kielich i następuje rytualne umycie rąk. Z pewnych względów jest najprawdopodobniejsze, już nie wiem na pewno, że to umycie rąk było tutaj czy tutaj. Z pewnych względów prawdopodobnie to Rogan mówią o tym umyciu. Jest ciekawa sprawa, bo my tak patrzymy na to przede wszystkim słusznie, bo tak Jezus powiedział, że to umycie nóg to jest takie pokazanie, że ten, kto przewodzi, ten służy i tak dalej. Ale był też inny aspekt. Tam jest takie ciekawe ten, że Piotr mówi całego mnie umyj, a Jezus mówi, jak jest ktoś umyty, to już potrzebuje tylko nogi umyć. Otóż to było charakterystyczne dla liturgii świątynnej. Kapłani cali się kąpali przed przystąpieniem do służby, a potem jak pełnili służby, to tylko przed wchodzeniem do tych już umywali tylko nogi. Tak? Także to jest takie odniesienie jakby w pewnym sensie kapłańskie, tak? Że być może wskazuje na uczniów, na kapłańską jakby takie mianowanie uczniów w pewnym sensie. To zresztą Mojżesz zdobił również synom Arona, tak? Też to obmycie. No, to jest to. Też zanim wszyscy znamy, tak? Następnie, fragment, to mówimy. Potem po obmyciu było błogosławieństwo nad macą. Takie podniesienie na tej macy i rozdanie. Następnie jedzono gorzkie zioła. Zioła z drugim w pewnym sensie. Gorzkie zioła. I to jest prawdopodobnie moment, w którym Jezus powiedział, że ten, który zamacza rękę w misie ze mną, to mnie zdradzi o Judaszu. Bo właśnie te gorzkie zioła to maczano. Taki dipa byśmy dzisiaj powiedzieli, można powiedzieć, tak? Także prawdopodobnie to jest ten moment.
Następna punkt to jest chrapka z macy zanurzona w kalosach. Kalosy to jest taka mieszanina jabłek, orzechów, paru rzeczy, słodka, ale która ma symbolizować glinę, z której wyrabiali cegły, żeby żyć, nie? Także cały czas jest to takie, taka metodologia trochę. Następny fragment. Opisany u Jana z kolei. A przepraszam, pod Jana to jest właściwa wieczera. W tym spożycie branka. W tym momencie się tak naprawdę jadło, tak? Spożywało się, no, nasycili się w tym momencie. I prawdopodobnie na przełomie tej właściwej wieczerzy i zjedzenie afikomana. Afikoman to jest taka ta maca właśnie podzielona, a właściwie jedna jej część, tak? Też ciekawa sprawa, ale to na inny raz. W tym momencie prawdopodobnie jeszcze w ramach wieczerzy Jezus mówi, ten, któremu podam chleb, nie wygra. Więc dosyć w tym pojeszczaniu nie wychodzi. Prawdopodobnie to jeszcze nie był chleb eucharystyczny, ale to było tuż przedtem, już jakby być może Jezus już zaczynał rozdawać. No i oczywiście następuje, bierzcie, to jest ciało moje. Błogosławieństwo po jedzeniu następuje, tak? No i potem następuje trzeci kielich. Bardzo ważne. Kielich nazywa się kielich błogosławieństwa. To jest ważne, dlatego że Paweł odwołuje się do tego, mówiąc, że celebrujemy, spożywamy kielich błogosławieństwa. Tak? Także wiemy, że to był najprawdopodobniej właśnie ten trzeci kielich. I po tym trzecim kielichu następowało otworzenie drzwi dla Eliasza, bo on miał przyjść i powiedzieć, że przyjdzie Mesjasz. Tak? Następnie śpiewano hymny, trochę podobne do tych śpiewanych w świątyni. To jest tak wielki halel, bo się nazywało, kilka psalmów. I następnie, i to czwarty kielich, kielich spełnienia się nazywał. Błogosławieństwo końcowe następowało i modlitwa o przyjęcie sederu. Był jeszcze w woli prawdy piąty kielich, który był przygotowany dla Eliasza. To był najpiękniejszy kielich, który stał napełniony, ale tego się nie piło. Po sederze się wlewało z powrotem do butelki, czy w czym tam trzymali. No bo ja nie przyszedł, no to trzeba było schować, tak? Możesz. Zwyczajowo pito, które czerwone wino, teraz się pije białe, ale kielich do Eliasza zawsze z czerwonym winem. Tak, bo wypierze swe szaty i winogron. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć na jedną rzecz. Tłumaczymy zgodnie z gramatyką. Tak. Natomiast w oryginale, proszę o potwierdzenie znających pisma, jest krew, która za wielu jest wylewana. Jest czas teraźniejszy tam. Jezus, sprawując Eucharystię, mówi, że teraz jest wylewana jego krew. Taka ciekawostka. Marku, na jednym z naszych filmów o tytule Jezus, tak? W czasie ostatniej wieczerzy pożyliście jakąś roślinę. To wyglądało jak pomysł. Tak, tutaj. To są warzywa. Warzywa to mogły być pory, pietruszki te, mogły być chrzan, mógł być. Gorzkie zioła. Tak. Albo tutaj ewentualnie też. Tutaj się też rozumieją takie rzeczy, tak? Tam są przepisy, że jak tu jest chrzan, to tam nie może być, ale to jest dla nas może nie takie ważne. No i co potem? A co my wiemy? Mamy wzmiankę, że trzeci kielich jest wypijany, jest ten, że oto jest moja krew. I potem mamy psalmy, śpiewamy i wychodzimy na Górę Oliwną, tak? No popatrzcie, takie fragmenty tak wyglądały. Pijcie z niego wszyscy, tak dalej, Jezus mówi, tak? Tu się kończy i mówi, po śpiewaniu hymnu, czyli jestem hymnu, to jest porządny sezon, wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wyszli w stronę Góry Oliwnej. Popatrzcie, a gdzie twarde kielich? Gdzie to kielich? Dla nas to może nie jest ważnego, ale dla Żydy, dla którego serce to po prostu święta była ta kolejność, coś niesłychanego. Po prostu nie ma. Udwali kawałek paski.
Są hipotezy różne. Jedna hipoteza, bardzo ładna. Scott Hahn, ojciec Placet Koń, Piotr Jaskiernia, pewnie jeszcze parę innych osób, że czwarty kielich Jezus wypił na krzyżu. Wtedy, kiedy podano mu, mówi się ocet, ale to takie młode wino, czy wino może lekko zepsute. W każdym razie Jezus świadom, że wszystko się dokonało, nie mówi, więc może ten kielich spełnienia to jest. Tak? Może tak jest. Tak uważają ci autorzy, ale jest pewna zagwozdka. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi, powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami w królestwie Ojca mojego. Nie? I kicha. Znaczy, widzicie, można to już nie rozumieć, tak? Bo te teksty nie są takie, to są starożytne teksty żydowskie, więc co znaczy, a nie jak tam było dokładnie, tak? Ale jednak jest to problem pewien. Ja mam inną hipotezę, że ostatnia wieczerza wciąż trwa. Nie została zakończona, tylko ona trwa. Jesteśmy wciąż przy spożywaniu trzeciego kielicha. Na każdej mszy świętej, na każdej Eucharystii spożywamy trzeci kielich. Włączamy się w ten sposób w ofiarę Jezusa. Nie, przepraszam, ciągle trzeci, bo ciągle ten błogosławieństwa pijemy. Czwarty będziemy dopiero w Królestwie Niebieskim pić. Czyli błogosławieństwa, które błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który mamy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Tak? Czyli, patrzcie, jedynym sposobem, żeby ocalić, jakby było to wyjście z Egiptu, było zabić tego baranka, pomazać tam krwią drzwi i go zjeść. I to niezależnie, czy ktoś był dobry, niedobry, czy coś. Nie był inny. Nie mógł powiedzieć, jestem dobry, nie muszę tam mazać, zabijać tego baranka, nie? Nie. To był jedyny sposób, żeby ocalić. I w tej chwili jest tak samo. Jedynym sposobem, by ocalić, jest uczestnictwo w ofierze Jezusa. Ta wspólnota, tak? A jedynym sposobem uczestnictwa jest udział w biesiadzie Jego ofiary. I stąd, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili Jego krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go strzeżę w dniu ostatecznym. Zostanie uratowany. Żyd spożywający tą ofiarę uczestniczył, tak? W ofierze krwawej. Ta jego żona, która nie była na podwórcu świątynnym, składała ofiarę zupełnie tak samo jak ten ojciec, który zeznał tego baranka, ponieważ włączała się w tą ofiarę przez tą biesiadę. Dlatego mówimy o biesiadzie, bo to nie chodzi o zjedzenie. Biesiada to jest coś, co łączy. Siedzimy, biesiadujemy, tak? Chrześcijanin spożywający Eucharystię uczestniczy w tym wszystkim. W wydarzeniach na Golgocie, tak? W ostatniej wieczerzy i w tym, że Jezus w tej chwili składa Ojcu ofiarę nieustanną. Odwołam się do tego, co przedtem mówiłem o paszu, tak? Część krwawa, baranek. Część palona, tak? Zamiana w dym, do nieba idzie. Chwała idzie do nieba. I trzecia część biesiadna, czyli przyłączenie się do tej ofiary. Tak było z Paską. Zupełnie tak samo jest teraz, tak? Śmierć Jezusa na krzyżu. Ofiara krwawa. Część krwawa ofiara, może tak lepiej. Ofiara wznosząca się do Boga. Bóg Jezus wstąpił do nieba. Jest u Ojca. Tam mu oddaje cześć. No i wreszcie część biesiadna. Cały czas spożywamy z Bogiem tą ofiarę, przyłączamy się, włączamy się w tą ofiarę Jezusa. Tak jak tam była jedna ofiara, to też jest jedna ofiara. To jest jedna ofiara, to nie są trzy rzeczy. Ewangelia oddaje fakt, że ofiara Jezusa się rozpoczęła w momencie ostatniej wieczerzy, tym, że Jezus takim sformułowaniem. Jezus wiedział, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata Ojca, umiłował przez swoich do końca, jak im umiłował. Nie dopiero w tym momencie, kiedy umarł na krzyżu, tylko już sprawując ostatnią wieczerzę. No i tak, w tym momencie nasze spory, które często w internecie są, czy to uczta, czy ofiara, nie mają sensu, tak?
Bo ofiara, ponieważ uczta. Ponieważ ta uczta jest uczestnictwem w tej ofierze. Po drugie, nie ma sensu skłon pamiątka czy ofiara, bo pamiątka to jest właśnie ofiara, chrześcijańska pamiątka. I jeszcze coś takiego. Po co to wszystko? W Starym Przymierzu był bezwzględny zakaz picia krwi. Ponieważ dlaczego był ten zakaz? Bo tam różne zwierzęta ukuszone, coś tam, jakieś zwierzęta niedobre były różne, ale z krwią było trochę inaczej. Dlaczego był zakaz? Bo w krwi jest życie. Nie wolno było cudzego życia spożywać, tak? A w Nowym Przymierzu Jezus mówi, kto spożywał moje ciało i pije moją krew. I teraz protestanci mi mówią, Jezus nie mógł myśleć o spożywaniu krwi, bo przecież on był Izraelitą i nie mógł przez prawa ten łamać. Ale to jest obraz niezrozumienia. We krwi jest życie. Jezus jest życiem. Jezus daje nam swoje życie. Dlatego poświęca się absolutnie i nas karmi krwią. Jest ten taki słynny obraz Chrystusa jako... Ojej. Pelikan. Tak jest. Nie mogę sobie przypomnieć, jaki to ptak. Który karmi swoje małe krwią, tak? O. I tak samo z ciałem, tak? Słuchajcie, kanibalizm jest ciało ohyda, tak? Ale to jest trochę co innego. Kościół nas kara. Spożywanie ciała Chrystusa, budujemy się z Chrystusa. Jesteś tym, co jesz. Tak? Stajemy się członkami Kościoła. Jako członki Kościoła jesteśmy ciałem Chrystusa z kolei, tak? A jako Kościół ciało Chrystusa dajemy Eucharystię innym, żeby się karmili, tak? Także to jest taki krok. Stajemy się Chrystusem, stajemy się Kościołem, ciałem Chrystusa i tym ciałem Chrystusa karmimy się jako Kościół, tak? No to jest bardzo ważne. Dla mnie uważam, bo chleb, który łamiemy, przecież nie jest udziałem w ciele Chrystusa. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy mówimy, że żyjemy z tego samego chleba. To, że jesteśmy ciałem Chrystusa, jest wiele fragmentów, na pewno znacie z Koryntian i z paru miejsc innych. No ale chciałbym tu lekko skrytykować teologię Zachodu, żeby było coś kontrowersyjnego. Zachodu. Bo tak. Człowiek Zachodu ma takie nastawienie bardzo greckie na naukę. W dodatku w XVI wieku była reformacja, więc było kupa dyskusji i między innymi część tej dyskusji skupiało się na tym, czy to jest rzeczywiście ciało Chrystusa i krew, tak? Wskutek tego skupiliśmy się na dogmacie. Tak? Co szuka taki naukowiec kiełkiem okiem? Prawdy dogmatyczne. To są prawdy. Prawda o przeistoczeniu, prawda o obecności. Bardzo dużo jest literatury na ten temat. Wszyscy o tym mówią. No słusznie. Ale to nie jest to, o co chodzi tak naprawdę, tak? To są tylko prawdy w pewnym sensie pomocnicze. Co się dzieje podczas mszy? Za dużo chyba takich. Ja jestem krzewem winnym. Wy latoroślami, tak? Tych, którzy są w Jezusie, nie ma już potępienia. Ja żyję przez Ojca, a ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie, tak? Czyli powtarza się taki motyw, że trzeba być w Chrystusie. My to zwykle jesteśmy skłonni tak rozumieć, że być z Chrystusem, przy Chrystusie i tak dalej. Ale Pismo zdaje się to bardziej dosłownie traktować. Nasze zbawienie, taką tezę stawiam do dyskusji, jest realne tylko o tyle, o ile jesteśmy ciałem Chrystusa. Jeżeli nie jesteśmy, to nie ma zbawienia, a jeżeli jesteśmy, to jest. Przeistoczenie i obecność to są prawdy, to są dogmaty, prawdy wiary. Ale są konieczne do realizacji celu Eucharystii, ale same nie są jego celem.
Przecież adoracja na przykład bardzo późno się rozwinęła stosunkowo. To nie znaczy, że to nie jest wspaniała rzecz. Ja nie o tym mówię, tak? Ale jeżeli chodzi o samą Eucharystię, to było konieczne, jest konieczne przeistoczenie, jest konieczna obecność Chrystusa, żebyśmy mogli uczestniczyć w uczcie baranka, gdzie się składa Jego samego. Bo bez tych praw by to było niemożliwe. I to jest cel Eucharystii, a nie sama obecność. To jest jakimś bonusem fajnym, ale nie tym jest najważniejsze. I to chyba bym na tym skończył. Mam prawdziwą świątynię już, ale wydaje mi się, że to było dość też, prawda? No nie. Głos ludu. Jezus, zresztą formalnie za to go skazano, powiedział, że zbóż tę świątynię, w 3 dni on buduje, tak? Ale mówił o świątyni ciała swojego. Znowu, ja dopiero jak pojechałem do Jerozolimy, to zrozumiałem, czym dla nich była świątynia. Jak poszedłem do tego takiego tunelu pod kotelem, to ta przewodniczka, mój angielski jest słaby, ale ciągle było The Rock, skała, The Rock. Okazuje się, że według nich od tego miejsca, tego wzgórza, wzgórza Moria, Bóg stworzył świat. Również koniec świata się zacznie od tego miejsca, dlatego zresztą tam wykupują na tym cmentarzu te najbogatsi Żydzi, bo to jest takie miejsce, że od razu, nie? Będzie, no tak, tak, w pierwszej kolejności. Tylko tam wolno było składać ofiary. Do tego stopnia, że, tak jak mówiłem, się nie wolno składać ofiary z baranka, bo nie ma świątyni. I nagle, jak był Jezus, to akurat świątynia była w największym rozkwicie takim materialnym, tak? Bo Herod chciał się przypodobać Żydom i zbudował naprawdę wypaską świątynię, zbudował cudowną. Ale Żydzi mówią to oczywiście wstecz, liczą zburzenie świątyni, ale to jest ten sam dzień, ten sam rok, w którym umarł Jezus. Ja to za Panną przytaczam. On taki czasem bywa nie zawsze do końca ten, ale takie są różne jakieś dziwne fakty, co się wyjawia, tak? Na przykład w dniu pojednania, tam wspominałem o tym kościele, dlatego że to były 2 kozły, był dla Jachwy, drugi był dla Azazela, tego jest demona, dlatego dla Azazela się grzechy kładło klatkę i go wypędzało. Ale się nosowało, to będzie trudne. I zawsze na kozła poprawnie wypadało, o, my byśmy ci zysłać tego królewa. Tak się to robi, to jest naprawdę chrześcijanie. Przyprowadzono tego kona na takiej szatkę, jak go wypuszczono po pustyni, to powieszano tam czy, tą szatkę przy świątyni, ona zmieniała kolor. Kolor przestała zmieniać. Kolor. Drzwi świątyni się otworzyły same. To były takie drzwi, że tam 20 kapłanów musiało pchać. I nie wiadomo, co było. No i oczywiście to, co wiemy z Ewangelii, tak? To zresztą jest potwierdzone. Teraz inny źródła, że nastąpiło trzęsienie ziemi. Zaćmienie słońca. No, nie jest możliwe. Zaćmienie słońca. Kiedyś jest znowu astronomicznie, prawda? Ta zasłona znała wielkie rzeczy, nie? Ale co to była zasłona? Miała mniej więcej 20 metrów wysokości, 10 metrów szerokości. Tak, żeby porównać czy budynek, proszę, nie? To było olbrzymie coś, zasłona. W dodatku miała grubość dłoni do dorosłego mężczyzny. Czyli to w tonie ważyło w ogóle. Były narysowane na tych kaguły. Po co? O, działa miejsce święte. Czyli tam, gdzie kapłan normalnie wchodził. Znaczy, czego przed chwilą do kapłan wchodził, gdzie jest gładka, to wszyscy sobie jeszcze nie gładki. Więc były kaguły. Jako wyobrażenie tych kagułów, które pilnują, żeby Adam nie mógł wrócić do raju. Tak? To jest właśnie tego miejsca. Były kaguły. I zasłona należała w pewnym sensie do miejsca świętego i do największego, na rzecz która stała zasłony, nie? Taki ikonostas. No właśnie. Tak.
kropli w chłopcy zasłoną, to jest przez ciało swoje. Jeden w poznaku tej zasłony, tak? Który jest człowiekiem i Bogiem. Tak? Zasłona się rozdziela, mamy dostęp do Boga bezpośrednio. No, ale co? Skoro jest nowe, stare przestaje być potrzebne. 40 lat po śmierci Chrystusa mniej więcej, też sztum się zaczął w święto Paschy, dlatego też Jerozolima była pełniuśka ludzi. Jerozolima zostaje zniszczona. No, tam sam jest zniszczona, tam jest obrażenie, straszne rzeczy są. Świadectwo, że tam matka jakaś zrobiła dziecko i tak dalej. Jedli odchody, jakieś straszne rzeczy. Usiłowali się wydostać, połykając pieniądze, które chcieli wynieść. Jak Rzymianie jednego z wspólnic zobaczyli, że pieniądze jest w uciekinierze, to do tej pory rozpływali wszystkich uciekinierów, szukając pieniędzy. No straszne w ogóle rzeczy, tak? Bronią się właśnie już tylko na dziedzińcu świątynnym. Brama świątynna zostaje podporana przez Rzymian. Ale Tytus ma żonę Żydówkę, mówi nie, to nie będziemy tego niszczyć, tak? Każe żołnierzom gasić tę bramę. No ale Żydzi patrzą ci nie walczą, tylko gasią. A tak? Zamieszanie ogólne, ktoś wrzuca do świątyni płonącą żagiew. Świątynia się zapala. Tam te wszystkie, wszystkie tkane rzeczy, te wszystkie piękne rzeczy. Świątynia się pali. Ten kamień. Kamień, który Chrystus powiedział, że kamień na kamieniu nie zostanie. Skąd takie proroctwo? Ano, okazuje się, że złoto świątynne w tym pożarze topi się, wpływa między te kamienie. No i żołnierze rzymscy oczywiście po tym, jak pożar się dopalił, robią wszystko, żeby wydostać to z tych kamieni. Tak? I świątynia zostaje właściwie kompletnie zniszczona. Potem jeszcze jest drugie powstanie żydowskie. Rzymianie wręcz każą zaolać. Zresztą to jest według proroctwa starotestamentowego, którego nie pamiętam skąd. Zaolanie się świątyni. Zaolanie, tak. Malachiasz? Nie, chyba. No, nie jestem o to. W każdym razie jest takie proroctwo. Olają tę świątynię, także nie pozwolą, żeby do niej wchodzić, żeby nie jakąś tam opłatą raz w roku. Strach, te sceny się dzieją. Oczywiście święte naczynia wynoszą, to jest słynny fresk z tego, z łuku triumfalnego. Słucham? Nie, teraz Michał. Dzięki. Zresztą dokładnie tak jak Chrystus powiedział, jak było obrażenie, otrzymywałem. Jezus jest świątynią. Stara świątynia jest niepotrzebna. Chrześcijanie, podąż, cała rodzina chrześcijańska podąż, bo tam był fakt, że raz zaatakowali Rzymianie, z tylko małymi siłami, Żydzi odpadli i nagle się zrobiły politycznie zdecydowane i legion poszedł do Rzymu, no a potem jak już tam się skończyło, to wrócił był dużo silniejszy. W tym czasie potem chrześcijanie uciekli do Perii. No trudno dzisiaj zweryfikować, to wszyscy uciekli, czy nie wszyscy, ale w każdym razie. To jest Eusebiusz. No tak, no Eusebiusz czasami. No, dobry historyk. Ja będę broniła Eusebiusza. Tak? No ja też go bronię, bo dużo zrobił. Tylko że no, on pisał tak, jak pisali starożytni na wschodzie. To znaczy przede wszystkim znaczenie. Wyjmując niż takie tam fakciki, nie? Czy jakiś mamy dokładny cytat z Eusebiusza, który właśnie tą historię ucieczki chrześcijan opisuje z regionem do Pelni? Do Pelni właśnie. Tak, tak jak to pokazywałem właśnie. Nie? Tutaj, nie? Tu jest Zolima. Tu jest Pelna. To jest Zolima, tak. No i tak, Jezus zburzył rozdzielający mur wrogość, w ciele pozbawił mocy przekazań, tak? Z dwóch ludzi zrobił jednego. Z jednej, również z dwóch ludzi w sensie takim, że z pogan i Żydów, tak? Jednego człowieka.
Nie jesteście już obcymi przybyszami, jesteście współobywatelami świętych, domownikami Boga. Przymierze. Ofiara spowodowała przymierze. Jesteśmy krewnymi Boga. No i na koniec taka jest homilia paschalna Melitona Sardesa. Nie będę wszystkiego czytał, może tam będzie dostępne. Ale on omawia właśnie, że był Izrael, a teraz to już nie potrzeba, bo teraz wszyscy chrześcijanie, to jest wszyscy, tak? Lud Izraela pełnił wielką rolę, zanim nie powstał Kościół, a prawo było godne podziwu, zanim nie zaistniała Ewangelia. Tamte było doskonałe z prawem. Świetne jest to prawo, świetne jest Izrael. No ale przy Ewangelii, tak? Przy Kościele, to tak? Kiedy zaś powstał Kościół, pojawiła się Ewangelia, zapowiedź stała się niepotrzebna, bo to była tylko zapowiedź, tak? Izrael, tak? Może nie będę cały do tego. Ten koniec jest taki znamienny. Cenna świątynia na ziemi. A dziś bez wartości, gdyż jest Chrystus w niebie. Ta świątynia, taka ważna, ten rok, ta skała, tak? Zresztą mam wrażenie, że dopiero rozumiem to, co Jezus mówił o skale. Świątynia zbudowana na skalę starotestamentowa i świątynia nowa zbudowana, którą Jezus mówi: Piotrze, na tobie, tak? Zbuduję, na wierzy. Cenna ziemi to Jerozolima, a dziś bez wartości, gdyż jest Jerozolima niebieska. Cenne skąpe dziedzictwo, a dziś bez wartości, gdyż przeobfita jest łaska. To chyba już teraz naprawdę byłby koniec. To byłby koniec. Aha, jeszcze jeden, przepraszam. Nie powiedziałem jednej rzeczy, która może jest ważna, a która jest wstecz ten. Była jedna bardzo ważna rzecz cytynowa, że jak nie udało się zjeść tego baranka do końca, to nie wolno go było wyrzucić. Trzeba było go spalić. Dlaczego? Bo kto zjadał baranka, wchodził we wspólnotę, w to przymierze. Jeśli się wyrzuci, może jakiś człowiek niegodny zjeść, wejść we wspólnotę, nieuprawnione. Może demon, że tak powiem, skonsumować być może, tak? I wczoraj słyszeliśmy w Nidachę. Niech nikt, kto nie jest ochrzczony, nie spożywa Eucharystii. Bo nie może wejść we wspólnotę ktoś, tak? To nie jest ochrzczony. To tyle, dzięki.